Dobry wieczór, Marian Maciejewski, Przegląd Medialny. Zapraszam. Dziś moim gościem jest Bartosz Senderek, tu wroclaw.com. Dobry wieczór. Będziemy omawiać wydarzenia tygodnia. Rewelacji nie było, ale troszeczkę rzeczy bulwersujących, między innymi Gazeta Wyborcza Piątek, no ale to wszyscy właściwie. Jak w policji posprzątano po śmierci Igora Stachowiaka. Komendanci policji zdymisjonowani po ujawnieniu kulis zatrzymania Igora Stachowiaka właśnie przechodzą w stan spoczynku. Ani wobec nich, ani funkcjonariuszy, którzy się nad nim znęcali, policja nie prowadzi już żadnych postępowań. Będą odpowiadać przed sądem jako już osoby prywatne, czyli nie funkcjonariusze. Jak ci się to podoba? Tak jak tutaj zostało to napisane, posprzątano, ale sprawy nie załatwiono chyba do końca, bo tych ludzi już nie ma w policji, a problem cały czas pozostał i opinia publiczna myślę, że cały czas czeka na jakieś rozwiązania na jakieś orzeczenie, czy ci policjanci faktycznie byli winni w tej sprawie, czy nie byli winni, a jeżeli byli winni, no to czy zostaną należycie za to ukarani. Długo trwało wyjaśnienie. Ja kilka miesięcy temu wysłałem do policji zapytanie i otrzymałem informację, że komendant wojewódzki prowadzi postępowanie, no i będzie, i w tej chwili już wiadomo, że to postępowanie zostało właściwie zakończone, jeśli chodzi o dyscyplinarne. Wydaje mi się, że to rzutuje troszeczkę na wiarygodność. Godność policji. Jak ty uważasz tego typu właśnie, jak to powinno się odbywać? No oczywiście każdy dzień trwania tego dochodzenia, tego procesu, no to jest powód do domysłu, że może tam coś ktoś chce zatuszować, może ktoś chce rozmyć tą sprawę. Ja myślę, że ta sprawa powinna zostać załatwiona jak najszybciej, że to wszystko powinno być transparentne. No i opinia publiczna, tak, ludzie powinni się dowiedzieć, jak to naprawdę było, a osoby, które są winne, jeżeli są winne, powinny zostać należycie ukarane. Tam jest jeszcze jeden ważny wątek. Pewien świadek zdarzenia zatrzymania Igora Stachowiaka filmował, miał do tego prawo. Tymczasem później policjanci zrobili obławę i go złapali. Został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Zapytałem właśnie komendanta policji poprzez biuro prasowe, co z tym, no bo jeżeli Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, tych policjantów nazwał bandytami w mundurach, to, no, to już jakby pociąga za sobą, że tutaj policja powinna szczególnie wnikliwie przyjrzeć się sprawie. No i co z tym mandatem? Moim zdaniem powinien być w takim razie dawno umorzony. Jak to było parę miesięcy temu, to powiedziano, że komendant bada sprawę. Jeszcze dzwoniłem parę tygodni temu. Tak, komendant jeszcze ciągle bada, chociaż ja nie bardzo wiem, co tu badać, no bo sprawa jest prosta. Zatrzymany został człowiek i ukarany człowiek z ulicy, który miał prawo filmować tę interwencję. I czekam. Dzisiaj, mimo niedzieli, dzisiaj wysłałem kolejny raz zapytanie do zespołu prasowego i oczekuję bardzo konkretnej odpowiedzi, co w tej sprawie zrobią, czy co właściwie, na jakiej podstawie ukarano tego człowieka mandatem. Następna sprawa, też kryminalna w pewnym sensie. Pedofil z billboardów wróci do więzienia, wraca do więzienia. Tutaj świdnicki pedofil, to jest gazeta, że obydwie gazety w piątek decyzję podjął sąd we Wrocławiu. Taka dość ciekawa sprawa, no bo z jednej strony nagłośniona przez media i nie tylko, przez tę akcję informacyjną, przez rząd trafił ten pedofil aż na billboard. Ale czy rzeczywiście tędy droga? Czy ty masz jakiś właśnie, nie jesteś sądowym, kryminalnym dziennikarzem, bardziej społecznym? Tym bardziej więc będzie już bardziej z Wrocławia, jeżeli tak. Chodzi o wrocławskie sprawy. No ale sprawa na pewno bulwersująca, tym bardziej, że ten osadzony, który został wypuszczony warunkowo, żeby się leczyć, tak? Po kilku dniach przebywania na wolności, znów popełnił ten sam czyn, zgwałcił dziecko. Tak, tak, pięciolatka. Na pewno jest to sprawa bulwersująca i no, wypuszczenie takiej osoby na pewno w jakiś sposób tutaj bulwersuje wszystkich.
i ten czyn, którego on dokonał. Dokończ się, już będę też... Więc ja myślę, że tutaj ocena sądów przez ludzi będzie jednoznaczna, że sądy popełniły błąd i to jest, ale w tej i to zostało chwili już naprawione przez Fundację Narodową, która przygotowuje sąd kampanię. Naprawił. Ale jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że powstała jakaś histeria zarówno medialna, jak i tutaj w przypadku tej akcji rządowej polityczna. Wykorzystano ten przypadek. Człowiek dostał wyrok 6-letni, po 2 latach opuścił więzienie, bo został zwolniony warunkowo, zawieszono mu karę z powodu choroby, stwardnienie rozsiane, nie było szpitala, gdzie mógłby się leczyć. Teraz się okazało, że już się szpital znalazł w Gdańsku. Ale co innego mnie bulwersuje. Ta właśnie histeria, że wyszedł po 2 latach i skrzywdził dziecko. No dobrze. A gdyby wyszedł po 6 latach i skrzywdził dziecko, co by się... Czy to już byłoby fajnie, okej? No tutaj mamy właśnie ten problem. Też mieliśmy podobny problem ze sprawą pana Mariusza Trynkiewicza, słynnego też pedofila, który po 25 latach miał opuścić zakład karny i też zrobiła się w kraju, nazwijmy to, psychoza, że nagle on wyjdzie i zacznie tutaj atakować małe dzieci. I ostatecznie jednak pan Trynkiewicz na wolność nie wyszedł, mimo że zakończył tą swoją karę. Być może osoby... Ale też dlatego, że normalnie, bo też zabójstwo, on dostałby pewnie dożywocie, gdyby w tamtym okresie taka kara istniała. Wtedy najsurowszą karą było 25 lat więzienia. No i się okazało, że tutaj ta kara w jego wypadku jest zbyt łagodna. Na pewno sprawy przestępstw na tle seksualnym i zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, będą takimi sprawami, które zastraszają społeczeństwo. Tak powiem, że taka osoba, jeżeli wychodzi z więzienia, no to wtedy każdy boi się o to swoje dziecko czy o swoje życie, tak? Ale wydaje mi się, że tu jest za dużo właśnie tej histerii medialnej. Dlaczego? Przypominają mi się lata 90., kiedy wprowadzono powszechniej przepustki w odbywaniu kary. Więźniowie, którym tam do końca zostało niewiele, mogli wychodzić. No i wtedy podniósł się też gwałt, że ojej, wychodzą i nagle się okazuje, że któryś, który wyszedł na przepustkę, popełnił przestępstwo. No i ojej, popełnił przestępstwo. Ja wtedy rozmawiałem z dyrektorem Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, Pawłem Moczydłowskim, który powiedział mi bardzo ciekawą rzecz, że wszyscy kiedyś wyjdą na wolność. Nawet ci skazani na dożywocie bardzo często po 30-40 latach też wychodzą na wolność. A więc musimy się przyzwyczaić, że ci ludzie będą wśród nas. I my myślimy, że jak ich odizolujemy, zamkniemy, nie będzie przepustek. A poza tym jeszcze jedna rzecz, że musimy stworzyć takie warunki, żeby z tych więzień nie wychodziły zdziczałe bestie. Bo to nikomu nie służy. To chodzi o to, żeby właśnie mogli się oswajać z wolnością, stąd te przepustki. I tutaj widzę podobnie, ten człowiek, widocznie potrzebny jest inny mechanizm w przypadku takich ludzi, a nie niekoniecznie, w większym stopniu potrzebna jest kontrola. No tutaj chodzi też o resocjalizację na pewno. Nie wiem, czy po 2 latach taka osoba jest zresocjalizowana. Nie wiem, czy po 6. No właśnie, to jest kwestia chyba... Też ciężko to ocenić właśnie, czy po 2, czy po 6, czy po 20 latach taka osoba. Bo to równie dobrze może wyjść po 20 latach i też ten pobyt w zakładzie karnym mimo opieki specjalisty nic takiej osobie nie dać. Przypomina mi się, kilka lat temu byłem u profesora Andrzeja Rzeplińskiego na Uniwersytecie Warszawskim i zadzwonił telefon. Dziennikarz z Rzeczpospolitej z zapytaniem, co to będzie, bo w Niemczech terrorystka z Baden-Meinhof, to jest takie ugrupowanie działające w latach 70., chyba trochę później też, nagle miała chyba dożywocie wiele lat i nagle wypuszczają ją na wolność. I profesor powiedział wtedy tak, i bardzo dobrze, że wypuszczają. Ona działała w innych czasach, w innej sytuacji politycznej i ona była młoda, agresywna i wtedy w tej grupie ona stanowiła niebezpieczeństwo.
Dzisiaj jest to już starsza pani, mimo że ciąży nad nią jeszcze długi wyrok, no to już nie ma potrzeby trzymać ją w zamknięciu, dlatego że już odsiedziała wiele, wiele lat i w tej chwili nie stanowi zagrożenia. I to wydaje mi się, że chyba tak samo jak z tym pedofilem i innymi, powinniśmy w większym stopniu, mówię, kontrolować ruchy. Być może taki człowiek powinien być pod obserwacją także później przez jakiś dłuższy czas, a nie rozdzierać, nie powinniśmy rozdzierać szat, łącznie z tą akcją billboardową, że nagle wyszedł i skrzywdził. Obwodnica Leśnicy. No, tu jesteś w sprawach miejskich, tutaj się dużo zajmujecie, dużo piszecie na ten temat. Tutaj mam Gazetę Wrocławską, która bije na alarm, że jeszcze nie powstała obwodnica Leśnicy, a już są problemy z korkami i właściwie ona nie zlikwiduje korków. To znaczy, te problemy są trochę tak na wyrost na razie, bo tak naprawdę nie wiemy, co się stanie po otwarciu obwodnicy Leśnicy. Ja myślę, że te korki mimo wszystko będą troszeczkę, chociaż mniejsze. No bo jeżeli pojawia się nowa droga, nowy kanał przepływu, tak, tych samochodów, no to wiadomo, że jakaś część miasta zostanie odciążona, bo ten ruch zostanie skierowany na drugą część. Tak? Faktycznie ta końcówka obwodnicy Leśnicy jest jakimś problemem, natomiast z tego, powiedzmy, która końcówka? Przy ulicy Granicznej, tak? Tam przy wjeździe na Muchobór i Nowy Dwór, gdzie ulica Graniczna się rozdziela. Natomiast z tego, co wiem, to obwodnica Leśnicy będzie też miała taki skręt, powiedzmy, w Aleję Stabłowicką, tak, i oś inkubacji. Czyli, ale to dopiero, jak tutaj piszą dziennikarze, za 2 lata obwodnica powstanie troszkę wcześniej, bo ona już jest właściwie w pewnej części gotowa. No, inwestycja dzielona etapami, tak? No musimy się z tym pogodzić, że jeden etap jest w tym roku, następny w przyszłym. Jeżeli się prowadzi jakieś inwestycje, no to nigdy nie jest tak od razu tak, wszystko. Pamiętam most milenijny, który powstawał i tylko miał połączenie z ulicą Osobowicką wąską przez kilka lat. Tak, z tym, że tutaj ja jechałem, jeżdżę czasami tą drogą. I zobaczyłem tak, rondo Witolda Pileckiego, dużo samochodów jedzie w kierunku Muchoboru Wielkiego i dalej na Smolec. I tu się, a jeszcze jadą do Faktory, bo tam jest całe przez centrum. I tu już powstają korki dość często, albo od strony obwodnicy autostradowej. A jak pociąg jedzie, bo tam nie ma przejazdu nad, tylko się normalne są zapory, no to wtedy pociągi towarowe tam jeżdżą. To jest jedno wąskie gardło. Drugie jest przy obwodnicy autostradowej. Bo rzeczywiście, jak jest zjazd, trzecie rondo jest koło ulicy Przybyły i czwarte na wysokości dawnego portu lotniczego. Także tych rond jest troszkę dużo, ale mówię, tamte nie są. Najgorsze są te dwa przy obwodnicy i tutaj chcą przebudować to przy, na rondzie Pileckiego, chcą przebudować to rondo właśnie. No być zobaczymy. Może przebudowa pomoże tutaj w rozwiązaniu tego problemu. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Najpierw poczekajmy, aż ta obwodnica Leśnicy będzie gotowa, pojadą nią pierwsze samochody i wtedy ocenimy, czy ona nam odciążyła miasto, czy jednak problem pozostał. Przed rondem jest skręt w prawo w kierunku ulicy Granicznej, czyli nie musi się wjechać na rondo, bo tak się teraz robi, ale być może jest też za wąski ten zjazd, może powinien być na przykład na 2 samochody, ale mówię, to będą już urzędnicy myśleć. Pamiętam, że ulica Kosmonautów, która prowadzi z centrum do Leśnicy, miała być drogą taką lokalną w przyszłości, dojazd, żeby był lepszy dojazd dla karetek do szpitala na Stabłowicach, więc spore wyzwanie przed urzędnikami, przed projektantami, bo rzeczywiście jak to rozwiązać, kiedy miasto jest dość ciasne. Jerzy Michalak i Jacek Sutryk. Nowi kandydaci na prezydenta. Kolejni kandydaci na prezydenta, kandydaci na kandydatów zaznaczmy, bo jeszcze chociaż pan Jerzy Michalak został tutaj namaszczony przez zarząd DRS-u, to oficjalnie kandydatem. Dolnośląski ruch samorządowy. Dokładnie, to jeszcze kandydatem formalnie nie jest. Nie ma poparcia wszystkich członków, nie ma poparcia też bardzo ważnego członka Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego, jakim jest prezydent Rafał Dudkiewicz, który od decyzji zarządu
no, swojego środowiska, czyli ugrupowania, które sam zakładał, odciął się jak na razie. No, robi się ciekawie, bo rzeczywiście wygląda na to, że Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, może mieć poparcie prezydenta Rafała Dudkiewicza. Jerzy Michalak, członek zarządu województwa dolnośląskiego, zabiega o takie poparcie. No i rzeczywiście rywalizacja w jednym obozie staje się dość ciekawa. Kto uważasz, ma większe szanse? Ja uważam, że póki co większe szanse ma pan Michalak, no bo jest bardziej medialny. I już, no, co by nie mówić, już od jakiegoś czasu prowadzi kampanię wyborczą, tak? Bo jest bardzo, bardzo aktywny w mieście. Na prawie każdej konferencji prasowej Urzędu Marszałkowskiego się pojawia. Jest bardzo aktywny w internecie. Przygotowuje przeróżne jakieś materiały. Jest też obecny na konsultacjach społecznych z mieszkańcami, na przykład ze smogiem. Także no ja tutaj widzę już tą kampanię wyborczą rozpoczętą. Jacek Sutryk, też osoba w mieście dość aktywna i rozpoznawalna oczywiście. Troszkę, na pewno mniej, ale on z kolei już siedzi w Urzędzie Miejskim, bliższe mu sprawy. Michalak się zajmuje bardziej trochę sprawami regionalnymi, koleje, służba zdrowia. Natomiast Sutryk sprawami lokalnymi właśnie. Ale jeszcze jedna sprawa, która przemawia też za Jerzym Michalakiem. Oglądałem dzisiaj powtórkę z kongresu Ruchu Bezpartyjni, gdzie pan Jerzy Michalak był obecny, mimo że nie jest członkiem tego ruchu. Mówi się coraz częściej o tym, że Dolnośląski Ruch Samorządowy wystartuje z bezpartyjnymi w koalicji i ta obecność zarówno Jerzego Michalaka, jak i marszałka Przybylskiego chyba przybliża nas do tej koalicji. Będzie ciekawie, już nawet w tym roku. Ciekawie się robi również na Ołtaszynie. Trudno to w tej chwili rozwijać. Pytanie, są konsultacje, którędy pojedzie tramwaj, bo rzeczywiście jest 8 propozycji miejskich. Od niecałe 2 km do ponad 3 są różne trasy. Ciasno tam jest, duża zabudowa. Potrzebny jest tramwaj, ale no, dyskusje trwają i mieszkańcy wiem, że mają swoje propozycje. Być może coś z tego wyjdzie, czy coś na ten temat. Tam jeszcze warto zauważyć, że za kilka lat mieszkańcy Ołtaszyna będą mieli dostęp do miasta koleją, bo rewitalizowana jest linia kolejowa. Za 3 lata do Sobótki, tak. Do Sobótki, tak. I jeżeli chcemy budować tą kolej miejską, to gdzie indziej jak tam, bo ta linia akurat będzie przebiegała przez kilka osiedli i będzie dojeżdżała do centrum. Na pewno tramwaj jest wygodniejszy trochę od kolei. No i bliżej bliżej osiedli, bliżej, bo jednak kolej jest troszeczkę tak, oddalona. I tramwaj zawsze, jest i bliżej osiedli, i tramwaj też dojeżdża do centrum. To jest też przewaga tramwaju nad koleją miejską jednak. W ubiegłym tygodniu przypomniałem, że 17 września z Polski wyjechał ostatni żołnierz rosyjski z tej ogromnej armii, która u nas stacjonowała. Miałem nadzieję, że znajdę w jakichś mediach informacje na ten temat i niestety zawiodłem się, o tym nie pisano. A szkoda, bo to jest ważne dla historii, zwłaszcza naszego regionu. Jest to ważna rzecz. Tutaj chciałbym powiedzieć, bo tak we Wrocławiu było w 5 miejscach, były wojska rosyjskie, wcześniej radzieckie, przy ulicy Koszarowej, Czajkowskiego, Kamieńskiego, przy ulicy Zwycięskiej, Karmelkowej, na Połbina i też na Maślicach. W różne były to oddziały. A w Polsce zajmowali 70 tysięcy hektarów, czyli 700 kilometrów kwadratowych, zajmowali 1200 budynków mieszkalnych i 2500 koszarowych. Gdy wyjeżdżali transport kolejowy, to było ponad 5200 transportów kolejowych, do tego lotnicze, nie jest sprecyzowane ile, 5200 kolejowych. I tutaj chciałbym zakończyć anegdotką. W latach 80., kiedy naszej podziemnej Solidarności brakowało papieru na bibułę, na gazetki, wówczas dogadali się z jakimiś żołnierzami i na papier. Przyjechali, umówili się w konkretne miejsce. Żołnierze przyjechali z pół ciężarówką. Przywieźli nie w paczkach, jak to miało być, tylko w beli papier. Zrzucili, zainkasowali
i pojechali. I nasi działacze podziemni złapali się za głowę, co zrobić, no bo wiadomo, za to przecież groził wyrok, nie wolno było, no a nie było telefonów komórkowych, więc ściągnęli, pojechali, a oni przyjechali wiatem, dużym wiatem, pojechali, gdzieś ukryli nad Odrą tę belę, pojechali i przyjechali, Żukiem załatwili, a następnie udali się na zaplecze milicyjnego klubu Gwardia, gdzie pocięli te bele na mniejsze kawałki, czyli stare powiedzenie najciemniej pod latarnią tutaj się sprawdziło. To były lata 80. Te informacje od działacza podziemnego Marka Jakubca. To dziś wszystko. Dziękuję za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Dobranoc. Dobranoc.